Dzień dobry, dzień dobry. Początek maja to idealny moment na to, by rozpocząć cykl Nie Tylko Narty, czyli serię filmów, w których pokażę Wam, co ciekawego mogą robić narciarze, gdy nie ma już śniegu. Jesteśmy w Warszawie, na Szczęśliwicach. To miejsce, które każdemu stołecznemu narciarzowi kojarzy się ze sztucznym stokiem pokrytym igielitem, ale to nie na igielicie dzisiaj będziemy jeździć, bowiem sprawdzimy nowy punkt na warszawskiej mapie narciarskiej, czyli Capital Ski. Jedyne miejsce w stolicy, gdzie można pojeździć na narciarskim dywanie. Ja się nazywam Michał Szypliński, a Ty zobaczysz dzisiaj coś ciekawego. Wchodzimy do środka i wita nas urocza pani Ania, która zachęca, dzień dobry, która zachęca stołecznych narciarzy do tego, by przyjść tutaj na narty, pojeździć na dywanie. Za mną już widać ten dywan, już tam Piotr rozgrzewa swoją zawodniczkę, a więc wszystko jest odpalone, a za chwilę i ja przebiorę się i stanę tam na nartach. Oczywiście w tym miejscu nie używamy strojów narciarskich, wystarczą krótkie spodenki, t-shirt lub bluza. Wysiłek jest duży, więc tutaj naprawdę można się spocić. Do tego kask rolkowy lub rowerowy i jesteśmy gotowi. Stoję tutaj na dywanie drugi raz i no, początki nie są łatwe. Na razie kątowo, jakieś pierwsze próby równolegle, ale jednak to nie idzie tak dobrze jak ostatnio już pod koniec takich zajęć. No ale co, trzeba walczyć i próbować. Myślę, że ta mniejsza prędkość jest mimo wszystko trochę trudniejsza do jechania. Pamiętam, że jak jedzie się szybciej, jak ten dywan się porusza szybciej, to było mi łatwiej, więc no zaraz zobaczymy, jak zwiększymy nachylenie, zwiększymy prędkość. Ale oczywiście tu trzeba potrafić coś jeździć wolno, bo to wtedy ćwiczy się technikę. Jak pójdziesz mocniej, ustawisz na krawędzi, to po pierwsze zwiększysz zakrawędziowanie zewnętrznej, narta ci bardziej podjedzie, a wewnętrzna będziesz bardziej w pozycji już do skrętu? Tak, znaczy. O, ona zaczyna jechać. I wtedy cię siuch wyjedzie do góry i zaczynasz mówić coraz dynamiczniej jechać w miejscu. Tak jak mówi. To, co mi najbardziej pozwoliło przejść do jazdy równoległej, to obserwowanie narciarza przede mną. Najlepiej właśnie jedzie mi się za Jackiem, bo on robi to dobrze. I próbując trochę jechać w jego rytmie, naśladując jego ruchy, przeszedłem z jazdy kątowej do jazdy równoległej. To oczywiście jeszcze nie jest to, jakby do czego chciałbym dojść tutaj. Nie napięty, do przodu, jedziesz do. Dobrze, już jest ok. Czekam, kiedy przejdziemy do szybszej jazdy, ale na razie się nie zanosi, bo ćwiczymy technikę. Pomysł narodził się właściwie trochę przypadkiem, a zaczął kiełkować i z tego powstało bardzo ciekawe rozwiązanie, bardzo ciekawy pomysł. Zaczęliśmy myśleć o tym, żeby stworzyć w Warszawie takie miejsce, gdzie będą jeździć, spotykać się, rozmawiać, trenować, ćwiczyć technikę. Generalnie jakby w tym środowisku móc wymieniać się myślami na ten temat. To jest urządzenie, które jest kapitalnym narzędziem treningowym do narciarstwa alpejskiego. Tak najkrócej mówiąc, mamy tutaj laboratorium do ćwiczeń techniki narciarskiej, do robienia takich rzeczy, które na śniegu
trudno jest wykonać, trudno jest nadzorować. Tutaj trener pracuje bezpośrednio z zawodnikiem, widzi zawodnika, zawodnik jest bezpośrednio poprawiany, widzi się w lustrze i ten progres techniczny jest olbrzymi. Zdziwiliśmy się też, że faktycznie wszyscy do nas przychodzą i mówią: jej, to już jest coś takiego w Warszawie. Macie to w ogóle, jak, na czym to polega? Czy możemy pojeździć codziennie? Tak, możecie pojeździć codziennie. To urządzenie jest dla wszystkich, no bo technikę można doskonalić na każdym poziomie jazdy, czyli nawet zaczynać. My już mamy trochę doświadczenia, tutaj były grupy dziecięce, byli początkujący. Oni rzeczywiście robią dość spore postępy, uczą się tych podstaw, które są tutaj o tyle łatwe, że używamy dywanu jednocześnie jako stoku i jako wyciągu, czyli ta jazda jest na okrągło, są małe przestoje, bardzo duża możliwość korekty i bardzo duża możliwość przekazu informacyjnego, także dla początkujących świetne urządzenie, a dla zawodników, no to myślę, że też kapitalna rzecz, bo właśnie jest tutaj czas i w okresie tym pozastartowym do poprawiania techniki, do wyłapywania błędów, do analizy, którą można robić przy pomocą kamery, oprócz tego, że w lustrze można się oglądać, to łatwo jest ustawić kamerę i tą kamerę ustawimy, rejestrujemy i na bieżąco możemy poprawiać wszystkie elementy, które tutaj bardzo, bardzo widać. Tego typu symulatory to nie jest miejsce, do którego przychodzimy z własnymi nartami, bo narty, które są tutaj, są specjalnie do tego przygotowane. Przede wszystkim są tępe, ich krawędzie są specjalnie przytępione, na lodzie nie utrzymałyby nas na śniegu, ale są tępe po to, żeby łatwiej było kontrolować ze ślizg właśnie na tej macie. Co innego jest z butami. Jeżeli chodzi o buty, już tutaj warto przyjść ze swoimi, a szczególnie warto użyć symulatora jako narzędzie do zrewidowania na przykład efektów boot fittingu, czyli modyfikacji kształtu, czy to ustawień w butach narciarskich. Chodzi o to, że tego typu miejsce może być niezłym narzędziem do tego, żeby sprawdzić, jak dane ustawienia zachowują się w warunkach bardzo powtarzalnych, gdzie informacja zwrotna nie jest, gdzie nie możemy sobie wytłumaczyć na przykład, że inaczej czuliśmy dany przejazd, bo były większe muldy, bo pojechaliśmy innym torem. Tutaj mamy bardzo powtarzalne dwa skręty i można wyłapać bardzo dużo szczegółów dotyczących właśnie ustawień sprzętu, między innymi butów. I oczywiście ocenić komfort. Zapraszam i polecam oczywiście. Siema. Będzie jeżdżone. Siema. To się kameruje? Robimy mały eksperyment. Antek, który jest świetnym narciarzem, wchodzi na to po raz pierwszy w życiu. Czego się spodziewasz? Ale czego się spodziewam? Ja wiem, że tacy dobrzy narciarze jak wchodzą, to próbują ujeździć troszeczkę ten dywan, jak się ujeżdża dzikiego konia na prerii. Więc pewnie będzie dużo walki, ale jeżeli poradzi i przejdzie ten najtrudniejszy moment, czyli tu jest moment przejścia z pół do jazdy równoległej, to może pójść bardzo szybko, chociaż może również trwać to trochę czasu. Pierwsza rzecz, jaką zauważam, to że krawędzie nie są jakoś specjalnie ostre. Zaraz się dowiemy, czy to tak powinno być, czy nie. Na razie nie puszcza się bracie. Tak, żebyś wyczuł, bo opory tu są większe i to ślizganie nie jest takie jak na stoku, także będzie troszeczkę inne odczucie na początku. Trzeba się troszeczkę oswoić i objeździć pługiem, to jest śmieszne dla dobrze jeżdżących, ale pługiem całą matę mniej więcej, żebyś mógł wejść w ten równoległy, a potem pozwalam ci próbować jak chcesz. Dobra. Jezus Maria, nie można się patrzeć w dół, nie można się patrzeć w dół, to jest pierwsza rzecz. Tutaj coś, co trzeba szybko przyswoić, to jest to jakby zabieranie wewnętrznej krawędzi. I wydaje mi się, że to póki co z tym mam problem, ale za chwilę ogarniemy. No dobra, jesteśmy po małym eksperymencie. Pierwszy raz jeździłeś na takim symulatorze. Powiedz, jak wrażenia po takich kilku sesjach?
jest to wymagające. Nie jest to dokładnie tak samo, jakbyś miał jeździć na nartach, z pewnością. Tutaj wydaje mi się, że te skręty są bardziej ślizgowe i troszeczkę ciężej jest wejść na krawędź. Kolejną rzeczą, która tutaj, z którą trzeba się oswoić, to jest to, że jesteśmy w zamkniętym pomieszczeniu, nie widzimy dookoła tego, gdzie jedziemy, tylko patrzymy się właśnie na lustro i tutaj jakby trzeba, te pierwsze pół godziny, sądzę, jest potrzebne po to, żeby się w ogóle przestawić, jakby dostosować w ogóle do otoczenia. I teraz kolejna rzecz, ale jeździ się naprawdę fajnie, można tutaj tych skrętów zrobić naprawdę sporo i też widać w wyraźny sposób, w jaki sposób, znaczy zresztą mając lustro przed sobą, jestem w stanie też jakby na bieżąco jakby patrzeć na siebie, korygować te błędy, także to jest z pewnością fajne. Wiesz, ja się zastanawiam nad tym, jakie to ma przełożenie na taki solidny trening już sportowy, jeśli ty wchodząc na taki trenażer narciarski, musisz jednak wykonywać nieco inne ruchy niż na śniegu, bo musisz przez te pierwsze pół godziny, powiedzmy, nauczyć się, jak się na tym poruszać. No, tak samo jak na igielicie ciężko jest się nauczyć jeździć na nartach, tak samo sądzę, znaczy ciężko nauczyć się jeździć na nartach. Nie nauczysz się, nie odwzorujesz na igielicie w 100% tego feelingu, jaki masz na śniegu. Tak samo wydaje mi się, że tutaj w 100% tego feelingu śniegowego nie jesteś w stanie otworzyć, ze względu na to, że to jest po prostu w zamkniętym pomieszczeniu, to jest mata, która się przesuwa i to nie jest śnieg. Natomiast nadal jest to zarówno igielik, jak i to, są to chyba dwie najbliższe rzeczy w ogóle do jazdy na nartach. Także gdzieś jakoś jest to zbieżne i z pewnością może służyć ku temu, żeby poprawiać swoje umiejętności. Mimo tego, że tutaj to jest coś innego, no ale rozpatrywałbym to w kategoriach rzeczy pozytywnych, które mogą cię jakoś tutaj w domu, no nie wiem, w mieście spróbować nauczyć właśnie tych narciarskich ruchów, także ja jestem jakby na tak, no. No to spotkamy się tu może raz jeszcze i pojeździmy, zobaczymy jak druga jazda się odbędzie i czy wtedy już będzie lepiej. Może, no ja moim zdaniem jest to fajne, ciekawe przeżycie i warto tego spróbować, bo i wyrobić sobie swoje zdanie najlepiej. Wyrobić swoje zdanie. Mi się podobało. Zmęczyłem się strasznie. Zrobiłem strasznie dużo skrętów w krótkim odstępie czasu. Także zapraszamy. Czas się żegnać. Za chwilę światła zgasną i Kapitalski zamknie swe podwoje dla narciarzy. Bawiłem się tu bardzo fajnie. Natomiast w mojej głowie nadal rodzi się wiele pytań. Jest tych pytań więcej chyba niż odpowiedzi. No bo pytanie numer jeden. Czy można się tu nauczyć jeździć na nartach od zera? Bardzo mnie to ciekawi i najchętniej bym to sprawdził. Może uda nam się przeprowadzić taki eksperyment i zrobić o tym materiał. Bo jeśli rzeczywiście tak by było, że osoba, która nie potrafi jeździć na nartach, może tutaj przyjść, dwa tygodnie potrenować i pojechać później na stok i jeździć, no to byłaby to sprawa fantastyczna. Co z zawodnikami? Zawsze to, czy zawodnicy z Pucharu Świata korzystają z takich rozwiązań, jest dla mnie wyznacznikiem, czy ma to sens. Część z zawodników korzysta z takich obiektów. No, oczywiście nie zastąpi to hali takiej sportowej, ale można tu przećwiczyć dzięki temu, że jest lustro, dzięki temu, że mamy od razu informację zwrotną, można przećwiczyć pewne elementy, poprawić pewne mankamenty. No ale rodzi się w mojej głowie kolejne pytanie. Jeśli nam, tak jak widzieliście tutaj, niezłym narciarzom zajmuje przynajmniej pół godziny, żeby zacząć jeździć tutaj równolegle, Kolejny czas to jest próba wejścia na krawędź, bo da się tutaj pojechać oczywiście na krawędziach. No to ile czasu zajmie to osobom, powiedzmy, średnio zaawansowanym? Oto jest pytanie. Czy ten czas, który jest potrzebny, żeby tu zacząć jeździć i mieć z tego przyjemność, mieć z tego frajdę i ćwiczyć coś, a nie tylko uczyć się, jak się po tym w ogóle poruszać, nie będzie na tyle długi, że zniechęci do kontynuowania takiej nauki? No, są to pytania jeszcze bez odpowiedzi, bo sprawa jest dość świeża, ale naprawdę jestem tego bardzo ciekawy. Tak jak powiedziałem, myślę, że warto tutaj przyjść i przekonać się samemu, przynajmniej raz,
Nie wiem, czy jest to moje wymarzone zajęcie na przykład na lato, bo ja jednak preferuję sport outdoorowy, więc raczej zobaczycie mnie na rowerze i na rolkach, ale myślę, że na przykład kilka dni przed sezonem nie jest głupim pomysłem, żeby tutaj spędzić. Zachęcam przede wszystkim do wypróbowania tego na własnej skórze. Dajcie znać w komentarzach, jeśli przyjdziecie tutaj i pojeździcie trochę na dywanie, jak Wam się to podoba, jakie macie wrażenia, bo jestem tego naprawdę bardzo ciekawy. Tymczasem żegnam się i do zobaczenia w kolejnym odcinku NTN letniego wydania, czyli nie tylko narty.